Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj film po w sumie dość długiej przerwie. Mamy tutaj nowego lokatora, który biega, bo mi zwiał. Ale one się dają złapać, więc wszystko na spokojnie. Miałem się pomysł na film znowu jak zwykle. Nie nagrywałem, bo byłem chory 5 dni. Jeszcze mnie leciusieńko katar trzyma, ale tak tu już jest wszystko ok. Wszystko już powoli wraca do normy. Jest Alfredzio. I oczywiście zbawienie, jak widzicie, Alfred ma paśnik. Ale tylko Alfred. Zamknę, bo mi uciekną karaluchy. Alwina. Oczywiście zbawienie. W ogóle tu dziadek robi. Patrzcie, jaki wielki burak. Trochę oświetlenie słabe, bo dzisiaj bardzo pochmurno jest. Dziadek robi chyba obrządki. O, już biega karaluch. Chodź tu. Chodź. Boją się trochę. Zakupiłem sobie siano z tamtego roku. Czyli ma w sumie niecały rok ma. Takie dość ładne. 4 snopki 20 zł, bo snopek 5 zł. Ale powiem wam, że czuć, że świeże, bo w ogóle jest takie suche i jest różne ziółka ma, tu jest na przykład, nie wiem co to będzie, pokrzywa pewnie. I bardzo ładnie pachnie, więc to jest świeże siano, bo to co ja miałem, w sensie to co mam tam w worku, nie widać, ale to co mam w worku jest ok, bo to jest od rolnika jakiegoś tam załatwione. Ale to co miałem ogólne jeszcze z kiedyś, jak kosiliśmy, ja wiem, z 8 lat temu, no to już praktycznie śmierdzi. To nie jest siano już, tylko przygnita trawa. No więc postanowiłem wydać tam to 20 zł, wcale to nie jest dużo jak na 4 snopki. No i sobie zakupiłem dobre siano. Ale na następny rok sobie mam w sumie, tak jak mówiłem, dwie łąki, więc sobie gdzieś tam skoszę trochę. Nawet kosą, bo kosiarki w sumie takiej do 30 nie mam. Pokażę wam jeszcze, bo dawno ich nie widzieliście. A, zwiewa. Policzę, czy są wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, o, przepraszam, Alwina. Czyli jednego nam brakuje, który właśnie biega. No i oczywiście, jak to moje szczęście. O, dziadek zrzucił multivitaminer. Wszystko pozrzucane. Albo królik. Niewykluczone, że królik. Na czym skończyłem? A, jak zwykle moje szczęście. Wystawiłem króliki na Olixie, na Olixa, miałem tego kupca, co wam mówiłem. No ale niestety pisał do mnie przez Olixa. A że ja sobie stworzyłem nowe konto Matej Hodowla Królików na Olixie. Jakimś cudem mnie wylogowało konto, nie wiem, nie mogę się nawet na nie zalogować. Więc muszę wystawić na swoim koncie ogólnym. Więc no dzisiaj co? Dzisiaj będzie drugie podejście sprzedaży. Wystawię je dzisiaj. Te maluchy chyba powoli też będę wystawiał. Bo też już są duże dość. Tylko jeszcze nie do odbioru, ale po prostu te już są w sumie do odebrania. Więc jeżeli ktoś jest tu okolice Pajęczno, Wieluń czy tam ogólnie okolice, to zapraszam. Odezwijcie się na grupie na Facebooku, na prywatnych. W sumie na tym filmie tylko chyba gadam. Maluchy jedzą, muszę im dać jeść trochę. Oczywiście nie mam pomysłu na... miałem taką łopatkę fajną. No i co, już jej nie ma? Tu mi wszystko ginie. Dziadek pewnie wziął. O, widzicie? Łopatka. No, więc im sypię tak teraz gdzieś połowę łopatki. Bo w sumie wszystko zjedzone mają. Dzisiaj w sumie tak wszystko na styk, bo niedawno wróciłem ze szkoły. No i co? I teraz muszę jeszcze film nagrać. Później jeszcze kilka, parę innych rzeczy. Później mam wyjazd i wrócę pewnie koło 20. Nawet lekcje w sumie odrobię. Trochę później, koło, nie wiem, 21. Więc zawsze opóźnienie. Chodźcie maluszki. Widzicie, już się ubarwia mieszaniec Kalifornia, nowozelandzki. Ale jak widzicie, te trzy są po Alfredzie. Te trzy są po... Nie mam imiona dla niej. Nie wiem jak ją nazwać. Bo ona
raczej u mnie nie zostanie, tylko jest po prostu tego na jeden wykot. Ale w sumie wszystkie wychowała, więc nie wykluczone, że ją sobie zostawię, tylko jeszcze mam plany tą klatkę rozwalić i zrobić jeszcze dwie takie, ale to jeszcze są plany, a jak to będzie, to nie wiadomo. Czyżbym łopatkę w środku zostawił? Nie wiem. Nie, dobra. Nie wiem, gdzie ją położyłem. Przed chwilą ją miałem w ręce. Na filmie zobaczę, gdzie ją odłożyłem. No, więc jest Alfredzio. Na wiosnę mu załatwię samiczkę jakąś. No, więc tak to wygląda. W sumie dam im marchewkę, bo skoro dziadek robi porządki, to sobie tutaj wybiorę jakieś marchewy. O, tak, w sumie wybiorę ich sobie z 20 sztuk może. I je sobie tu gdzieś poukładam, zbiorę wiadro. No i wybieramy dobre marchewy, na przykład ta jest fajna. Ta jest fajna, chociaż taka duża. Ale niech będzie królik, to zje. Takie marchewki im będę dawał, 4. Każdy dzisiaj dostanie po marchewie. Ja im raz w tygodniu staram się dawać marchewkę. Co najmniej jedną. No, takie marchewki. W tym roku sobie zasieję więcej wszystkiego, bo hodowla mi się trochę rozwija. Brakło mi słowa. Nie, tą wywalimy, bo jest taka. Dobra, bierzemy nóż. Tak to jest, jak się dwie osoby zajmują królikami. Co gdzie położę, to już tego nie ma. Zawsze tak jest. No i co, 4 marchewy, bo 4 klatki. Mamy sobie taką. No i Alfredzikowi to, nie wiem, połowę. Marchewy sobie postawię tu. Tu mam jeszcze z mojego dawnego sklepu. Takie coś sprzedawałem, powiem wam, że to już się sprzedawało na Shopee, którego już nie ma. Tu akurat mam koniczynę. A tu gdzieś jeszcze powinna być babka lancetowata. O, tu mam babkę. No ale co, i tak trochę na tym zarobiłem. Może mi się klatka chociaż zwróciła. Więc o tyle dobrze. Ale się rozgadałem. No i co, no miałem nóż, słuchajcie, i nie mam noża. Kojarzycie ten taki fajny nóż, ostry. No i co, znajdę go i wam pokażę, jak kroję marchewkę. No jak widzicie, nóż się znalazł. Jest. Jeszcze mam akcję łapanie królika, gdzieś tam biega. Był w sumie, ja to sobie, słuchajcie, zamknę to. Zobaczy, czy on mi tu gdzieś nie wszedł. Bo dobra, zostawię otwarte w sumie, bo niewykluczone, że tam jest. No to co, ja marchewkę tak kroję sobie tutaj, odcinam te, no chodź tu, odcinam sobie tu, może nie aż tyle, ale tyle, tu też tyle, obieram tak lekko z tej ziemi, kroję na 4 i daję królikom, więc pokażę wam, jak już będą pocięte. No i tak wygląda marchewka, z grubsza obrana, widać, no i takie coś daję królikom. Alfred, testuj marchewę. Nie testujesz? Aha. Alfredowi smakuje marchewka. Dam mu takie dwie ładne, o. Z ulubieniec, więc ma dwie. Więc mu będzie smakować. Tym dam na dole. No, z 5. Tamte jak wyczuły marchewkę, to macie tu 3. Tam macie jedną i tam macie drugą, o. No i zobaczcie, no hasami tu. Gdzie on mi może uciekać? Tutaj niewykluczone, że ucieka. Tu dziadek już zabił deską. Ja, słuchajcie, bym powiedział, że on ucieka mi tutaj. Chociaż wątpię, że on się tu przeciśnie, ale tu wezmę takerem 3 spinki. Znaczy nie spinki, z szywki i będę miał ogarnięte. Nikt mi nie będzie uciekał. Dajemy tym maluchom. Za chwilę im zrobię zdjęcie na Olixa. Macie marchewę. O. Alwina już ma marchewę, ty masz. Ty też masz marchewę.
Który czy co marchewę? Ty? Ale jedzą fajnie. No, zabrały mi. Ktoś jeszcze chce? Ty chcesz? Ty nie chcesz. Szaruś, mój ulubieniec, on u mnie zostaje. Już się zabrał za jedzenie. Macie tu w sumie na tą patelnię. No i dobra. Sytuacja z królikami ogarnięta. Za chwilę miniatura i wystawiam. Ile jest stopni? 7 stopni. Alfredzi nie ma picia. Za chwilę muszę dolać. No i co? Te już się zabrały za jedzenie. Albo w sumie rzucę im tutaj dwie, tam dwie i one sobie to zjedzą. A to wystawię tutaj. No i co? W tym filmie w sumie on jest długi, a tu nie ma nic, ale mam nadzieję, że z tego chociaż będziecie zadowoleni. No więc co? Nie zapomnijcie o komentarzu, łapce w górę, subiku, co tam jeszcze. No i tyle. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!